Cześć, z tej strony Gorillaz.pl. Zapraszam tutaj na kolejny odcinek z gry Conflict of Nations. W tym odcinku zagramy sobie Syrią, zagramy sobie, słuchajcie, solo grę, czyli taką jakby grę tutaj samemu, prawda? Pierwsze co zrobię, to zaatakuję sobie Liban. Tak myślę. A drugie, co sobie, słuchajcie, zrobimy, to zaatakujemy sobie tutaj Jordan. Na spokojnie. Tutaj widzę, że Arabia Saudyjska tutaj już się tutaj odnalazła, prawda? I tak jak powiedziałem, gramy sobie, słuchajcie, na spokojnie. Tutaj Turcja, widzę, żyje, dlatego bardzo, ale to bardzo fajnie. Dlatego, tak jak powiedziałem, sobie zaczniemy. Wracając do tego, czemu nagrywam ten odcinek, a nie nagrywam odcinka Ukrainą, ponieważ powiem szczerze, próbowałem parę razy i parę razy kończyło się po prostu tak, że zostałem rozjeżdżany albo przez Rosję, albo przez wszystkich wokoło. Dlatego stwierdziłem, że zrezygnuję na dzień dzisiejszy sobie. Powiem szczerze, zrezygnuję. Dlatego, no niestety, tak to, powiem szczerze, wygląda. Widzę, że tu mamy bardzo fajną okolicę, dlatego sobie napiszemy tutaj do ludzi, ludzi z naszej okolicy. Czy może, słuchajcie, nie chcą pokoju? Tutaj sobie napiszemy do Turcji. Sobie napiszemy, słuchajcie, do Arabii Saudyjskiej. Do wszystkich tutaj w okolicy sobie, jakby to powiedzieć, napiszemy. I zobaczymy, co z tego, słuchajcie, będzie. No tego tak zaczniemy. Dlatego tak sobie, słuchajcie, zaczniemy tą grę. I teraz, słuchajcie, mam dylemat, w co sobie iść. Z racji tego, że mam jedno miasto tutaj morskie, to pójdę sobie prawdopodobnie w marynarkę wojenną. Dlatego sobie zrobimy tutaj, wszędzie sobie, słuchajcie, zrobimy biura werbunkowe i pójdziemy sobie pierw w Gwardię Narodową. I pójdziemy sobie w korwety na spokojnie, prawda? Dlatego tak sobie tutaj zacznę grę. Dlaczego sobie robię biuro werbunkowe? Ponieważ tutaj chcę sobie wszędzie wyprodukować Gwardię Narodową, prawda? I dlatego sobie robię biuro tutaj werbunkowe. Patrzcie się. Tutaj widzę, że kolega grający tutaj Turcją już zaczyna się powoli rozbudowywać. Tutaj widzę, że
poszedł do Gruzji. Tutaj sobie poszedł, słuchajcie, do Gruzji. My się okopiemy w Aleppo i się okopiemy tutaj w tym mieście. Ja na spokojnie sobie się zastanawiam, czy w ogóle jest sens robienia tutaj lotnictwa, znaczy lotniska, przepraszam. Ale sobie zrobimy. Zawsze się, słuchajcie, przyda. Dlatego zrobimy sobie to jedno lotnisko. Tutaj Egipt do mnie napisał. Tego bardzo fajnie. I no niestety, ale w tej grze będę musiał pójść sobie, słuchajcie, tutaj i lotnictwo, i marynarkę, ponieważ mam to jedno miasto, jakby to powiedzieć, mam to jedno miasto morskie i tutaj będę miał ich więcej, ponieważ czeka nas tutaj, jak widzicie, przeprawa do Izraela. Ja sobie wycofam jednostki z tego miasta i sobie zaatakujemy, patrzcie, i sobie okopiemy stolicę na spokojnie. Tutaj Turcja do mnie napisała. Dlatego bardzo fajnie. I naszym celem, słuchajcie, będzie tak Irak, jak i Arabia Saudyjska. Tutaj patrzcie, Egipt nam daje możliwość swobodnego przejścia, dlatego bardzo fajnie. Izrael, widzę, tutaj się jeszcze nie obudził, ale i tak przydadzą mi się jego surowce, ponieważ kolega ma zaopatrzenie. Dlatego też chcę sobie zrobić szybko, jakby to powiedzieć, marynarkę, ponieważ każde miasto Izraela będę mógł sobie ostrzeliwać z wody po prostu. Będę mógł sobie stanąć tutaj i sobie ostrzeliwać. Dlatego bardzo bym chciał skorzystać szczerze z tego faktu. Tutaj widzę, że Iran nic nie robi. Tutaj widzę, że Ukraina zrobiła bazę wojskową. Popatrzę się, słuchajcie, na Rosję, bo jestem bardzo ciekawy Rosji, drugi poziom. Popatrzę się na Stany Zjednoczone, 17 poziom, bardzo fajnie. Popatrzę się tutaj na Kazachstan, co się dzieje. 21, więc już bardzo ciekawie. Popatrzę się na Pakistan. Popatrzę się na Arabię, czy cokolwiek robi, i widzę, że nie robi. Tak jak powiedziałem, samo przytulenie tego wszystkiego, tych wszystkich krajków, po prostu sprawi, że będę jakoś tak fajnie zabezpieczony, prawda? Tutaj widzę 11 poziom. Bardzo fajnie. Tak jak powiedziałem, bardzo was słuchajcie, przepraszam. Ale nie byłem po prostu w stanie zagrać Ukrainą, ponieważ ile razy nie próbowałem, tyle razy po prostu przegrywałem. Jak kiedyś powiem wam szczerze, normalnie byłem w stanie, wiecie, grać sobie Ukrainą. Tak, teraz powiem wam, że nie wiem dlaczego, ale po prostu nie daję rady. Nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc. Nie jestem wam w stanie tego po prostu powiedzieć. Tak jak powiedziałem, naszym aktualnym celem, czyli w dniu pierwszym, jest tutaj zaatakowanie Izraela, zaatakowanie Turcji. Zaatakowanie Iraku, Iranu, prawda?
i przytulenie Arabii Saudyjskiej, prawda? I zabezpieczenie sobie tego portu, tego nieszczęsnego tutaj portu. Tutaj napiszę. I tak jak powiedziałem, zrobimy sobie na spokojnie takie małe plecy i zobaczymy po prostu, jak to wszystko się potoczy. Dlaczego będę grał gwardią? Patrzcie się, co się tutaj dzieje. Tutaj już widzę się, patrzcie, atakują. Dlatego, tak jak powiedziałem, na spokojnie wszystko. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mam sześć miast, tylko że bardzo mały przyrost naturalny. Dlatego będziemy musieli na pewno zbudować, słuchajcie, szpital. Tutaj walki się toczą już o. Patrzcie się, o. O Liban. Teraz będziemy atakować tutaj. Na razie nie będę atakował, może. Na razie sobie zabezpieczę, słuchajcie, stolicę, bo tak jak powiedziałem, Izrael będzie chciał mnie zaatakować i naszym pierwszym celem będzie sobie zlikwidowanie Izraela, prawda? I dlatego będziemy tutaj chcieli sobie na spokojnie wszystko ogarnąć. Tutaj widzę, że w niektórych miastach mi się już praktycznie biura werbunkowe porobiły, dlatego bardzo fajnie. I tak jak powiedziałem, na pewno będę chciał sobie tą pierwszą korwetę zrobić. Potem sobie może pójdę do łodzi podwodnej. Ponieważ potem już nie będę potrzebował tego wsparcia ogniowego. I na pewno będę chciał jutro albo dzisiaj sobie zrobić myśliwiec przewagi, ponieważ myśliwiec przewagi to jest naprawdę fajna sprawa. Ja sobie tutaj wszędzie robię, słuchajcie, Gwardię Narodową, ponieważ na tyle mnie, słuchajcie, stać i robię sobie przemysł zbrojeniowy. Nie robię jeszcze, jak widzicie, bazy wojskowej, znaczy bazy marynarki poziomu drugiego, ponieważ to. W ogóle nie ma sensu, prawda? Na razie nie idę do Jordanu, mimo tego, że wywołałem z nim wojnę, to na razie nie idę do tego Jordanu. Tutaj patrzę się, co Arabia Saudyjska robi, ale widzę, że nic, dlatego ja bardzo, słuchajcie, cieszę się z tego, co się dzieje. Tutaj popatrzę na Indie. Indie widzę mają drugi poziom, więc ciekawie. Tutaj Pakistan jeszcze nie żyje. Zobaczymy na Afganistan. Tutaj widzę, że 50. poziom. Będziemy musieli się tutaj Afganistanu. Zobaczymy zresztą na jego statystyki. Słuchajcie. Widzę, że ma dobre. A, dobra. Jego. No, nawet takie spoko statystyki ma, więc dlatego będziemy musieli się jego bardziej obawiać, powiem szczerze. I co? Zobaczymy, co Izrael zrobi. Patrzcie, Izrael robi już bazę wojskową poziomu pierwszego, czyli na pewno będzie sobie, słuchajcie, robił piechotę. Ja szybko lecę do mojej stolicy, żeby się okopać, prawda? Tutaj Iran, widzę, nic nie robi, więc mnie to naprawdę cieszy. Myślę, że takimi pierwszymi krajami, które będę chciał zaatakować, będzie Izrael i będzie Irak, ponieważ będę chciał sobie ten teren wokół mnie zabezpieczyć. Potem będzie tym krajem Turcja, z tego względu, że Turcja, tak jak widzicie, również jest obok mnie i moim celem na razie będzie takie
zabezpieczenie, jakby to powiedzieć, mojego podwórka, prawda? I potem będę się rzucał na Arabię Saudyjską i te po prostu mniejsze kraiki, prawda? Ja sobie tutaj zobaczę parę rzeczy, a mianowicie zobaczę sobie, jak wygląda sytuacja w Afryce. Tutaj widzę siódmy poziom. Tutaj widzę, DR Kongo ma dziewiąty poziom. Tutaj popatrzymy, słuchajcie, na czat. 33, więc ciekawie. Tutaj popatrzymy na Libię sobie. 9. I popatrzymy jeszcze na Libię. No i spoko. Tak jak powiedziałem, nasza okolica jest w miarę taka normalna. Czyli nasza okolica, co mam na myśli, mówiąc nasza okolica, Turcja, Irak, Arabia Saudyjska, Izrael, Egipt, prawda? To mogę powiedzieć, że to jest moja tak zwana okolica. Fajne jest to, że mam aż dwa, tutaj patrzcie, wydobycia komponentów, czyli będę mógł sobie produkować na spokojnie samoloty, prawda? Więc jestem bardzo z tego, nawet bardzo, bardzo mega z tego zadowolony. Zastanawiam się, czy nie pograć sobie, słuchajcie, tutaj najemnikami, ponieważ no, chociaż na razie to zostawię, ponieważ patrzcie, mam bardzo mały przyrost i skupię się na razie na tutaj może na tym, żeby zabezpieczyć swoją stolicę. Ja spróbuję tymi jednostkami zaatakować tutaj Jordan, prawda? Zobaczymy, co zrobi tutaj kolega gracz. Zobaczymy, czy on zaatakuje mnie, prawda? Czy tutaj po prostu pójdzie sobie bokiem. Tak jak powiedziałem, musimy popatrzeć, jakich surowców mam najmniej, czyli i w jakim kierunku idę. No muszę na pewno zabezpieczyć sobie wydobycie komponentów. Na pewno muszę sobie wydobycie elektroniki zabezpieczyć oraz wydobycie rzadkich surowców, prawda? Czyli myślę, że w te kraje będę szedł. Tutaj parę osób do mnie napisało. Tutaj nie jestem zainteresowany koalicją, dlatego sobie, jak widzicie, zostawiam jednostki. Fajne jest to, że tutaj, patrzcie, będę miał zaopatrzenie i tak jak powiedziałem, wszystko na spokojnie. Na pewno nie będę chciał raszować od razu z stolicy, tylko sobie będę, patrzcie, przejdę sobie tędy, przejdę sobie przez Gazę i na spokojnie sobie tutaj wszystko pozałatwiamy. I co? Tak jak powiedziałem, wszystko, słuchajcie, na spokojnie. Tutaj widzę, że kolega nie jest w żadnym jakimś tam jakiejś tam wojnie, prawda? Tutaj Egipt na razie nic nie buduje, widzę. Popatrzysz sobie, co się w ogóle dzieje, słuchajcie, na świecie. Tutaj widzę, że Angolii jeszcze nie ma. Tutaj widzę, że South Afryki jeszcze nie ma. Tutaj patrzcie, Mozambik coś robi. Dlatego pewnie będziemy musieli tutaj szybko to pozajmować, ponieważ no, jak widzicie, na spokojnie wszystko. Ja sobie właśnie zastanawiam się, czy nie lepiej będzie, jak sobie słuchajcie, zabezpieczę ten teren, prawda? I wykorzystam to, że Irak jest w stanie wojny z Iranem, prawda? Wyślę sobie, słuchajcie, do Iraku pod iracką granicę sobie wyślę sobie zwiadowcę.
I zobaczymy, co tutaj Irak ma, bo jeżeli coś fajnego ma, to ja sobie zaatakuję Irak na spokojnie. Tutaj widzę, że została wypowiedziana wojna z Jordanem. Bardzo, ale to bardzo fajnie. Mnie to bardzo, słuchajcie, cieszy, ponieważ będziemy mogli zabezpieczyć swoją stolicę i od razu ruszyć na Izrael, prawda? Dlatego sobie. Zobaczymy, co da się z tym zrobić. I ruszymy od razu prawdopodobnie na Izrael. Dlatego sobie biorę jednego BWP. Jak widzicie, no jestem wśród mocnych koalicji, prawda? I dlatego muszę się mieć na baczności. Tutaj zobaczymy, co Turcja. Tutaj widzę, że Turcja jest sama. Tutaj widzę, że Grecja jest sama. Widzę, że Niemcy już mają koalicję. Zobaczymy sobie właśnie jeszcze koalicję Niemiec i Francji. 21, no powiem szczerze, godny tutaj przeciwnik. Dobra, user. 11, dobra. Jak tam się Polska ma? Widzę, że Polska jest sama. Ja powiem tak, bardzo was przepraszam za grę Ukrainą, ale po prostu nie dałem rady. Po prostu nie dałem rady. Ile razy próbowałem, tyle razy, jakby to powiedzieć, przegrywałem, dlatego stwierdziłem, że na razie dam sobie, można tak powiedzieć, siana. My sobie od razu, słuchajcie, prawdopodobnie będziemy chcieli zaatakować tutaj Izrael i sobie zajmiemy stolicę i sobie zajmiemy Halifę. Hajfę, przepraszam. I zobaczymy w ogóle, jak to będzie, ponieważ ja mam taką dominację nad Izraelem, że no mam tych 6 miast, prawda? A on nie. Dlatego, a jak sobie zrobię jeszcze Gwardię Narodową, to już w ogóle go zaleję, nie? Dlatego na spokojnie, zanim będę chciał go zaatakować, to sobie zrobimy Gwardię Narodową i od razu sobie wejdziemy, słuchajcie, do stolicy, prawda? I tak jak powiedziałem, moim celem będzie tutaj zajęcie Izraela, Jordanu, Iraku, prawda? I no tak to będzie. Ja sobie jednak wycofam w to miejsce, żeby zobaczyć, czy tutaj coś się dzieje, bo jak się tutaj nic nie dzieje, to ja sobie, słuchajcie, zaatakuję ten teren, prawda? I sobie go przytulę, żeby tutaj mieć trochę taki odstęp między Irakiem a mną. I teraz będę musiał, słuchajcie, wybrać albo wojnę z Irakiem, albo wojnę z Izraelem, prawda? Wojna z Irakiem z jednej strony jest spoko, ponieważ jak zajmę Mosul, to miasto i te miasta przybrzeżne, to wtedy zajmę sobie, patrzcie, całe to przybrzeże i będę mógł sobie zrobić taką strefę, można powiedzieć, jakby to powiedzieć, buforową, prawda? Dlatego bardzo chcę zobaczyć, co kolega Irak ma tutaj, żeby zobaczyć, czy on od razu poszedł na wojnę z tym kolegą, czy po prostu sobie robi jaja, bo jak zrobię Gwardię Narodową, to będę mógł sobie po prostu do Iraku wejść na spokojnie.
Nie wiem, czy będę mógł iść do Bagdadu, ale będę mógł sobie na spokojnie wejść. Tutaj widzę, że Iran coś robi. Ma 9. poziom. Zobaczymy sobie jego level. Czy to przypadkiem nie jest lewe konto? No, nie gra za dobrze. Dlatego muszę sobie zabezpieczać. Po prostu najgorsze w graniu serią jest to, że ja mam za dużo odsłoniętych miast. I patrzcie się, tutaj mam jedno miasto, tutaj mam Damaszk, mam stolicę. Dlatego stolicę prawdopodobnie sobie przeniosę do Homs. Tutaj sobie przeniosę stolicę, bo no, każdy, kto ma okręty, jest w stanie po prostu ją zbombardować, prawda? Dlatego też może być taka sytuacja. Tak jak powiedziałem, jeszcze raz was przepraszam za tutaj moją grę Irakiem. Mam nadzieję, że gra z Syrią się wam spodoba. I co? Mam nadzieję, że to się wszystko jakoś ułoży, dlatego trzymajcie się, życzę wam miłego weekendu. Cześć!